Jak mogę podsumować te starty tutaj w Krakowie? Myślę, że zawsze można wyciągnąć coś pozytywnego. No, po Mistrzostwach Europy, po tym zwycięstwie, te trzy puchary może nie były jakoś na super nie wiadomo jakimś poziomie, bo nie wróciłam tutaj z medalami, ale myślę, że nie można wygrywać cały czas, więc po prostu traktuję te puchary jako tą drogę do Igrzysk Olimpijskich. I nie ukrywam, że ważne jest teraz skupić się na tym, żeby przeanalizować te puchary świata, bo dużo też się działo, też miałam dużo pracy. Ja reprezentuję Polskę nie tylko w jednej konkurencji, więc tutaj na pewno mam dużo materiału do analizy. No i teraz takie uspokojenie się i nareszcie ten okres bezpośrednich przygotowań do igrzysk, na co długo czekałam, bo jednak te starty są troszeczkę obciążające. No, ważne jest to, że mimo tego, że teraz nie jestem, wdała się w tym szczycie formy, że trzymam się cały czas jakby tej czołówki, to jest dla mnie ważne i rzeczywiście szkoda mi tego Krakowa i dlatego troszeczkę mi było przykro jednak po startach i byłam taka dość nie w sosie, można powiedzieć, ale to dlatego, że zależało mi, żeby właśnie tutaj przy swojej publiczności, też w Krakowie, gdzie pływam bardzo dużo, żeby tutaj fajnie wystąpić. No ale no nie za wszystkie ogony tutaj muszę łapać, więc jakby muszę nastawić się na Igrzyska Olimpijskie. Ja tutaj nie mogę nic brać do siebie. Jedyne co to mogę przeanalizować i dalej pracować już pod same Igrzyska Olimpijskie. No a w tym sezonie już pokazałam raz, że mogę walczyć o medale na imprezach mistrzowskich, więc no nie muszę tego udowadniać cały czas.